Jestem dzisiaj z Nadią. Nadia nie chce mówić, bo mówisz, się wstydzi swojego głosu. Tak powiedziałaś. Będziemy dzisiaj wspólnie robili dekoracje świąteczne. Zobaczcie, ile tego mam. Mało, co nie? Mało. Tak jak przeciętny Polak, co nie, Nadia? A tu jest choinka. I musimy to wszystko wyjąć. Ale myślę, że wyjmiemy tylko te złote. Od razu tam mamy. W pudłach. I... choinki chyba najpierw. Zobaczymy, co nam, jak się tutaj zmieścimy, nie? A zobacz to, jakie piękne. Kto pamięta? Fajne, nie? To są naprawdę piękne. O, i te mamy złote. Tak, tadam. Szkoda, że tych nie da się rozebrać, bo one są na stałe przyklejone. Patrz, świecą się lampki. Zobacz, tyle czasu, tyle lat, a lampki działają. No, i będziemy tych używali. Teraz nie wiem, czy one są plastikowe, czy one są szklane. Te bombki. Ale chyba szklane są. Niestety. No dobra, będziemy zbierali, jak się zbije. No co tam. Takie życie. Ok, moi drodzy, odkopaliśmy choinkę, girlandy. Tutaj rzeczy, które będą na oknach. Teraz sobie przeglądam, jakie piękne rzeczy myśmy zobaczyć, jakie super. Krecie też ostatnio pokazywała, pozdrawiam Krecie. Na vlogu, jak się zainspirowała w jednym więcej, którym pokazałem na Insta Stories. Te lampki są, o, te lampki są u Karoliny na ścianie, jakbyście chcieli wiedzieć. O. Wyślę jej zdjęcie, będzie mogła pokazać, jakie lampki są u niej na tle. O, i tutaj te wieńce zielone. Tutaj do DIY wszystko. To jeszcze chyba nie było używane, to było jak miało być na biało. Linka. Tutaj te czerwone, co wam pokazywałem, a to są wieńce. Tylko te na pewno wyskakują. Może ten biały na drzwiach bym powiesił, ale wolałbym jakieś... Jeszcze jakieś lampki. O, tam się przydadzą takie na kablu. Ale tu mam już wieńce. Są zakablowane już. Od razu zabierzemy tutaj. Co niepotrzebne zostanie. No i tu jeszcze wam pokażę, co miałem jakiś czas temu. Szklane białe. Tu mam je specjalne, ale chyba z chi, bo to pudełko było. Są tak specjalne zapakowane, bo one też idą na choinkę. Też szklane osoby. Bo są przepiękne. O, i tu mam białe bombki, jak widzicie. Ze szklanymi dekoracjami. Cześć, z powrotem. I... mam naszą piękną choinkę. O, i ten idzie pierwszy. Czekaj, szybko położę. O, dobra, git. Wieńce już wiszą na oknie. Później powiesimy jakieś bombeczki jeszcze na nim. Zobacz, co znalazłem. Gniazdka na prąd. To jest najważniejsza rzecz na święta. Prądzik. Dobra, później połączymy wszystko. Mamy już kawałek lampeczek zrobionych. Tutaj z tyłu, nie wiem czy pamiętacie, jak robiłem w zeszłym roku, wychodzi jedno. Dzielę na pół, to będzie góra i dół. I później po jednym kabelku, że tak powiem, druciku przeciągamy. Sąsiad może dzisiaj hałasować, więc dużo nie będę gadał. Ale coś tam się odezwę do was, jak troszkę zrobimy. Tak wygląda pusta. Ok, w kuchni tu jeden wisi już. Odkryliśmy takie coś, co nie używaliśmy tego jeszcze nigdy. To było chyba kupione w zeszłym roku. I mamy jeszcze te, które położymy na okna i te, które położymy do takiej bańki brązowej. Mamy taką dekorację, która będzie wisiała tutaj do ziemi samej. Mam kilka rodzajów właśnie, żeby powiesić ją. Dobrze, moi drodzy, stworzyliśmy coś takiego, ale musimy na to jeszcze założyć lampki i... nie wiem jak wy macie, ale ja po prostu nienawidzę kabli. Ten jest biały i taki neutralny. Ja go tu puszczę później. Tak, i pod lustrem.
nie będzie go widać. Zakleimy go tasiemką. I mamy te przepiękne druciki, które są też na choince. I je podzielimy na pół. Tu jest, tu się zaczynają. O. Tutaj. I połowę puścimy w jedną stronę do góry, a połowę w dół, żebyśmy mieli dłuższe te lampeczki. O. Połowa pójdzie na górę tutaj. No, połowa pójdzie do góry, a połowa pójdzie na dół. Dużo tych lampek. Będzie dość ciasno tutaj, ale to fajnie. Trzeba będzie dużego światła zapalać. Ubrana. Tutaj też wszystko fajnie, tylko baterię trzeba oczywiście włożyć. A taką przepiękną kulę znaleźliśmy w garażu. O! Przyszłunia, ostrożnie. I ona była kupiona we Florze 150 zł. Zobaczcie. Czy to nie jest piękne? Ja cały czas chodzę i kicham od kurzu. I tu są też te na oknach. One są w tego samego sklepu kupione co choinka. I wyciągnąłem te szklane ozdoby, które trafią na choinkę razem ze złotymi. Dzwoneczki znalazłem dwa, więc powiesiłem już. Tu są te dzwonki fajne. Powiesiliśmy lampeczki. I kabelek tutaj schowany. Tutaj idzie. A w kuchni jeszcze trochę roboty, bo bałaganik, ale to już jest u góry zawieszone. I wieniec też wisi już. I kabel idzie tu u góry, za oknem. Tu. I schowany to będzie zasłona. Tu jest oczywiście timer do włączenia. Wszystkich innych lampek też jest timer. Tutaj z tyłu. Na pilota. Dobra, zabieram się za ubieranie. Tylko nam się to zeszło. Ale jesteśmy 2, 4, 5 godzin jakieś. 5 godzin na wypakowanie wszystkiego. Wow. Ale klimat. Fajny. Damian, powiedz, jak ci się podobają ozdoby świąteczne. Superowo. A co powiedziałeś, jak szedłeś? No, to zgięło w nogę. Nie, ty powiedziałeś. No, po to, jak ty powiedziałeś, po to. A, tak. Coś takiego powiedziałeś. Zawsze jest dużo fajnie i. No, ująłem to jakimś ładnym słowem. Ładnie to powiedziałeś. Przy kamerze nie jest. A, się krępujesz trochę. Elokwentne. Ale masz fajny kolor pomarańczowego. Taki dyniowy. Wiesz, że sezon dyniowy już się skończył. Teraz musisz chodzić w świątecznych sweterkach. A ty chodzisz, tak? W świątecznych czy nie? Nie. Tak. Przedstawiłem. No. Ja mam w ogóle mnóstwo świątecznych sweterków. Muszę chodzić. Tylko we dwójkę się ubieramy. Ubieramy świąteczne. Jesteśmy. Ale do pracy masz iść w świątecznym sweterku? Nie wiesz tego. Nie. Do pracy to ja mogę iść elegancko. Do pracy tylko garnitur. Więc my zrobiliśmy sobie deskę serów. Co tu mamy? I to jest twój ulubiony ser, nazywa się? Gruje. Ten jest bardzo dobry. Tu mamy cheddar, oliwki takie już ciemniejsze, że tak powiem, ale są bardzo, bardzo dobre. Gorgonzola, cheddar i tutaj mamy kozi, troszkę mięska, bazylii. Wiecie, tak jak zawsze. I testujemy winko, które mam sprowadzone. Nonno. Bardzo dobre jest, ciężkie i oczywiście do każdej lampki wina, nie wiem jak pijecie, ale powinniście wypić jedną szklankę wody. Wtedy nie będzie kacorka i też będziecie się lepiej czuli. Jak w winie jest dużo taniny, to niestety zawsze kac będzie, ale te są bardzo, bardzo dobre. Nie wiem ile ono kosztuje. No jakoś droższe chyba jest, nie? Po 120 zł. Ja je sprowadzam, nie wiem, po 6 euro, coś w tym stylu. Nie, odpalimy sobie jakiś film, bo teraz dużo filmów jest fajnych, nowych wyszło. Ja nie wiecie, się to rzadko oglądam. Ja byłem film ostatnio z tym takim, jak się nazywa? Aktorem? Zagraniczny? Tak, on grał z tym Polańskim ostatnio najnowszy film. Oj, nie wiem. No wiesz, DiCaprio. DiCaprio! Przecież to twój znajomy przecież. Wstyd, Damian, wstyd. Dobrze, Karo pewnie zaraz przyjdzie, bo przed chwilą małą usypiała. A ja dodawałem
rzeczy na przedstawienie na Black Friday. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna, ale pewnie jak ten vlog już jest, to chyba nie ma, bo jutro wchodzi Black Friday. Widzę, że już ludzie kupują, bo wcześniej włączyłem kod, wiesz? I oni tak wchodzą, sprawdzają, czy ten kod działa. I ci co się, tym, którym się uda, to będą mieli produkty szybciej i taniej. Mówię, że bo kod dopiero od jutra działa. Dobra, uciekam i widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Love you, bye!